instrukcję obsługi wyświetlacza w rowerze Batabus Monaco. Jest to też model tożsamy ze Spartą Emotion. Tu mamy taki wyświetlacz, uruchamiamy go z tej perspektywy, przyciskając przycisk modę. Mamy tutaj też na tym manipulatorze dwie strzałki do przełączania wspomagania i różnych tam funkcji, plus monetka do prowadzenia roweru. Wyświetlacz wygląda w ten sposób, niestety będzie teraz to migać, ponieważ tak to działa podczas nagrywania. Mamy tutaj oczywiście różne funkcje typu wycieczka, czas wycieczki itd., itd. Jeśli chcemy tak zmienić godzinę, musimy przytrzymać dwie strzałki na raz i możemy sobie wtedy zmieniać oczywiście i tak dalej. I zatwierdzamy też dwoma strzałkami na raz. W rowerze jest też fajna funkcja, dzięki której można sprawdzić, jaką mamy baterię, a możemy to zrobić w sposób taki, że przytrzymujemy modę i strzałkę w dół. W momencie, kiedy to przytrzymamy, no to nam pokazuje jakieś różne cykle i jak przechodzimy w dół, to też pokazuje nam na różnych celach napięcie. Można sprawdzić, czy to jest, czy są w miarę równe te napięcia i oczywiście też pokazuje nam woltaż baterii, jaki jest aktualnie, ile pozostało pojemności i tak dalej. Kilka fajnych rzeczy, które też nam coś powiedzą o baterii. Oczywiście, powtarzam, to nie zastąpi nigdy sprawdzenia pod obciążeniem, ale jest to jakiś obraz baterii. Wracamy jakąś tam inną strzałką, a kasujemy ewentualne wskazania strzałką przytrzymując do dołu. To tyle, jeśli chodzi o obsługę tej Sparty. Pozdrawiam.